Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w najnowszego Need for Speeda. Pod poprzednim odcinkiem pojawiło się naprawdę sporo takich komentarzy mocno lajkowanych, które miały fajne propozycje na odcinki, więc stwierdziłem, że dzisiaj wybiorę dwa. Między innymi jedna z propozycji to 350 z Undergrounda 2. Kolejna propozycja to taka, aby zrobić jakiś potężny driftowóz, więc stwierdziłem, że te dwa pomysły można by było zamknąć w ramach jednego auta, więc mam nadzieję, że pomysł wam się podoba i stawicie pod tym materiałem masę łapek w górę. Ten samochód już jakiś czas temu sobie przerobiłem. Nie wiem, czy to jest maksymalnie przerobiony, czy też nie, bo już szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Natomiast skoro jest on robiony już przeze mnie dawno temu pod wyścig, to jakiś wyścig sobie rozegramy. I powiem wam, że znalazłem małą ciekawostkę. Nie wiem, czy to jest do końca to, co myślę, czy raczej pojawił się jakiś bug w grze, ale pozwólcie, że wam to pokażę, bo dosyć tutaj miałem sporą rozkminę i stwierdziłem, że nie no, muszę to zostawić na odcinek i wam to pokazać. I patrzcie teraz tak, jak wybierzemy sobie ten wyścig, na samym dole mapki to mamy jedną długą prostą, sugerującą jakoby te zawody były właśnie zawodami typu drag. No bo zwróćcie uwagę, że jak weźmiemy sobie jakieś inne zawody, no to normalnie na zielono jest nam pokazana trasa jak przebieganie, a w przypadku tych zawodów mamy jedną długą prostą, więc stwierdziłem, że sobie to sprawdzimy. Jeśli okaże się to bug, no to po prostu sobie rozegramy jakiś wyścig tym autem, ponieważ skoro już jest stworzony pod wyścigi, no to warto by było wam pokazać, jak ten samochód jeździ w wyścigach. Nie jest on jakoś chyba mocno przerobiony, bo ma tylko poziom 350. W ogóle też zobaczcie, zawody mamy jako tor wyścigowy, tak więc bardziej by mi to sugerowało, że są to po prostu zwykłe zawody z jakimś bugiem, jeśli chodzi o trasę wyznaczoną. No i niestety dokładnie tak jest, już tam widzę, że jakiś zakręt jest. No szkoda, bo sobie zrobiłem, powiem wam szczerze, nadzieję. W ogóle miałem sobie taką rozkminę a propos dragów, bo nie wiem czy wiecie, ale w salonie tuningu możemy sobie oczywiście założyć opony pod drag. I miałem taką rozkminę, czy to jest po to, abyśmy w trybie online ze znajomymi sobie tutaj po prostu konkurowali na jakichś prostych, które sobie odnajdziemy? Czy było to może tak, że twórcy mieli w głowie, żeby nam tutaj stworzyć i dać dragi, bo jak pamiętacie w Paybacku, czy też właśnie w 2015 były dragi. Tylko coś ostatecznie, no nie wiem, nie pykło, coś nie zadziałało, a premiera była w blisko już, więc trzeba było to usunąć i pozostawili nam te opony, tak abyśmy właśnie mogli sobie auto ustawić pod jakieś zawody online. No bo te opony drag mają dosyć duży wpływ na przyspieszenie, one dosyć tam dają dużego boosta do przyspieszenia. Albo z drugiej strony może być tak, że właśnie w DLC pojawią się zawody dragowe. Nie wiem czy pamiętacie, ale właśnie w Need for Speedzie Paybacku były nowe zawody, nowe konkurencje właśnie w ramach DLC. Tam pojawił się Speedcross i mogliśmy sobie później po tym DLC właśnie samochody pod Speedcross tutaj tuningować. I też możemy na przykład pod Speedcross, którego nie ma jakby nie patrzeć w tej grze, ustawić. Tak więc sugeruję to też może, że właśnie w DLC dragi będą. Ciężko jest mi to ocenić, ale miałem sporą rozkminę na ten temat, bo też sobie pomyślałem, że może faktycznie było tak, że były dragi, wycięli je, bo coś tam nie działało, a trzeba było się pośpieszyć z premierą, bo wydawca gdzieś tam gonił. I może też przez to kariera jest krótsza niż miała być, bo właśnie te wyścigi, te dragi wyeliminowano. No nie wiem, różne rozkminy miałem. Ciekaw jestem, co wy sądzicie na ten temat. No i też jak możecie zobaczyć, już mi tak łatwo nie jest wygrywać te zawody, kiedy auto ma level tylko 350, czyli zbliżony do zalecanych tutaj osiągów przez twórców gry, a wcześniej jak jeździłem z Dexem, miałem auto zdecydowanie mocniej stuningowane.
Jak widzicie, w tym samochodzie nic nie możemy wizualnie zmienić. Tak jak w przypadku każdego auta, które mamy za darmo, i wam to wiele razy mówiłem, a już mi się tyle razy oberwało, że beznadziejny body kit zamontowałem do i8 albo do 163. Oberwało mi się ostatnio, że do tego auta terenowego, którego wygraliśmy, zamontowałem koła pod kątem. Jak to możliwe, że w takim aucie terenowym koła ktoś montuje pod kątem? Nie wiem, jak to możliwe, że niektórzy z was nie słuchają tego, co mówię, bo dokładnie w tym odcinku z autem trenowym mówiłem: słuchajcie, w tym aucie nic nie mogłem zmienić, więc jest gotowy projekt. A i tak mi się oberwało, tak więc tutaj widzicie, macie już dowód na to, że nie da się nic tutaj z tym autem zrobić. Natomiast jak widzicie, możemy sobie tutaj pomontować różne inne części. Tylko sobie sprawdzę, czy ja tu mam maksymalny tuning już. Oczywiście ten samochód można jeszcze by było bardziej stuningować, ale nie mam unikatowych części, tak więc mogę go zmodyfikować tylko z tego, co w swoim arsenale mam. A z tego, co widzę, niestety jest już maksymalnie stuningowany ten samochód. Spodziewałem się, że jeszcze coś z niego będzie można więcej wycisnąć, ale nie. Tak więc pokażę wam teraz, jak tutaj sobie tuninguję auto pod drift. Zwróćcie uwagę, że mamy 350 poziom aktualnie, a kiedy sobie weźmiemy na przykład zawieszenie pod speedcross, czy już jakieś takie typowe zawieszenie pod drift. O, tutaj było, patrzcie, no to nam spada już o kilka poziomów niżej, nie? Ten poziom auta, czy 4-5. Tak więc jak tutaj chcemy pod drift coś dostosować, no to niestety, ale troszkę nam tutaj ta specyfika auta się obniża, więc warto wtedy sobie jakiś tutaj silnik mocniejszy włożyć, aż w tym aucie akurat chciałbym mieć właśnie silnik seryjny. Zobaczcie, mamy też te opony dragowe, o których wam mówiłem. One dosyć mocno wpływają na przyspieszenie, natomiast no mówię, no nie ma żadnych zawodów na chwilę obecną, chyba że ja jeszcze ich nie mam. Dajcie znać, bo może ktoś was obczaił jakąś trasę, gdzie właśnie jakieś dragi sobie możemy porozgrywać. Ewentualnie może na online są jakieś specjalne zawody, też wtedy dajcie znać. Ja tego na chwilę obecną nie widziałem. I zobaczcie, montujemy opony do driftu i już mamy 3 czy 6, tak więc znacznie nam ten poziom tutaj spada. Trzeba mieć tego świadomość, że tutaj wybierając podzespoły tego typu, niestety troszeczkę nam ten poziom spadnie. Chociaż nie zawsze trzeba montować części takie typowo pod drift, z tego względu, że najważniejsze tak czy siak jest to, aby ta kropeczka, która widzicie teraz tutaj lata między driftem a asfaltem, była właśnie jak najbliżej tej ikonki związanej z driftem. I tutaj wybierając sobie na przykład, zobaczcie, patrzcie to, kiedy wybierzemy sobie tutaj układ różnicowy do speedcrossu, to mamy idealnie kropkę w tym miejscu, w którym powinna, więc sobie to kupmy i to by było tyle, jeśli chodzi o ten tuning. Spadł nam poziom auta o 30 punktów, dokładnie o 29, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się tutaj coś ugrać, tak więc lecimy sobie wybrać jakieś kolejne zawody. No i fajnie by było rozegrać sobie jakieś zawody w miejscach, w których nas jeszcze nie było, bo tutaj na przykład w tych okolicach doków byliśmy wiele razy, więc może teraz byśmy mogli sobie pojechać do miasta i coś w mieście rozegrać. O, tu mamy. Tak więc szybciutki teleport i zaraz sobie je rozegramy. Powiem wam, że niestety pogoda nie napawa mnie tutaj optymizmem. Dosyć mocno się zachmurzyło. Ja tak nie lubię driftować, kiedy jest deszcz. To takie zupełne przeciwieństwo jak rzeczywistości, ale naprawdę pogoda troszeczkę tutaj utrudnia mi drift. Jestem bardziej przyzwyczajony do takiej nawierzchni suchej, tak więc mam nadzieję, że nam tutaj się jakoś mocniej nie rozpada i że nam ta pogoda jakoś planów nie pokrzyżuje. Ale ten samochód jest śliczny. Strasznie zawsze podobała mi się paleta tutaj barw, jaka została w tym aucie zastosowana. Cudowny kolor. I zawsze jak gdzieś jakieś auto widzę w grze, które ma podobne malowanie, to mi się kojarzy z tym Nissanem. W ogóle jest to jedna z ładniejszych furek, jeśli chodzi o Need for Speedy, która mi tak bardzo mocno tutaj gdzieś tam utkwiła w pamięci. Tak samo jak ten Skyline, też ma fajny kolor. Bardzo mocno te Need for Speedy wspominam. Chociaż powiem wam, że gdybym teraz jakiegoś undergrounda sobie zagrał, to pewnie dużo rzeczy by mnie w tej grze zaskoczyło. Ja tak dawno w tą grę nie grałem, że aż z chęcią bym sobie odświeżył pamięć. Co wy na to? Chcielibyście zobaczyć kiedyś jakąś serię z undergrounda na moim kanale?
Są tam jakieś pewnie różne modyfikacje, które ulepszają aspekt wizualny. Zresztą jednego streama kiedyś robiłem z Undergrounda. Tam sobie jakieś mody poinstalowałem, ale graliśmy tylko w sumie godzinkę czy tam dwie i tyle. Nic fabularnego praktycznie. Potem jakieś drift tylko sobie rozegraliśmy, ale mam tą grę zainstalowaną cały czas. Tak więc dajcie znać, czy jak ukończymy tego Need for Speeda, to chcielibyście jakieś może, nie wiem, Carbona zobaczyć. Dajcie znać, jestem ciekaw, a którą część najbardziej chcielibyście zobaczyć. Most Wanted na kanale jest, HD nagrany. Tak więc tej gry nie proponujcie, ale zdecydowanie jakieś inne Need for Speedy bym sobie z chęcią ograł, bo mam dosyć po tej części mały niedosyt, jeśli chodzi o fabułę. Kurde, muszę wam powiedzieć, że punktów naczaskaliśmy, chociaż nie miał dosze wrażenie, że jeśli chodzi o drift tej części, to twórcy bardziej propsują to, abyśmy zdobywali jak najwięcej punktów, nawet kiedy ten drift wygląda brzydko, a jakoś jest taka przez model jazdy mała uwaga skupiona na tym, aby fajny styl tutaj prezentować. Ciężko jest tak przeskakiwać z prawej strony na lewą, żeby to naprawdę ładnie wyglądało. I bez względu jak to płynnie zrobimy, to i tak tracimy punkty. Nie ma opcji takiej, żebyśmy zrobili jakiegoś kombosa. Chyba, że ja jestem tutaj jakiś słaby i tego nie potrafię zrobić. Ale te punkty tak szybko znikają. Mnożnik wprawdzie troszeczkę długo zostaje. Mamy czas na to, żeby zaraz szybko przeskoczyć na drugą stronę i zdobywać dalszą ilość punktów, ale jakby nie w ramach jednego kombosa, nie? Do BRZ jeździ mi się z nią tutaj zdecydowanie przyjemniej, ale to jeszcze nie jest zdecydowanie to, co bym chciał zobaczyć. W ogóle też uwierzcie mi, jest zupełnie inne wrażenie, kiedy się gra, a kiedy się ogląda, bo jak ja nagrywałem ostatni odcinek, gdzie driftowałem sobie RX7, to mi się podobało, a potem jak już sobie obejrzałem odcinek, no to to średnio wyglądało. Bo no nie czujecie po prostu na rękach, na padzie, jak auto tutaj się ślizga. A to jest dosyć przyjemne, jak tak dosyć drętwym samochodem, jeśli chodzi o model jazdy. Gdzieś tam macie poczucie, że jest ten ślizg, ale jak się to ogląda, to już tak, no mówię, sam po sobie widziałem, że się fajnie nie prezentuje. Ale ja jeszcze będę chciał na pewno w jakimś odcinku dać ostatnią szansę tej grze i stuningować sobie E30. Tam właduję co jest najlepsze. Nawet jeśli miałbym naładować V12, jeśli taka możliwość będzie, to właduję. I zobaczymy wtedy, jak to będzie latało. Pisaliście mi też, że Ford Focus RS dosyć fajnie lata bokiem. I wierzę wam w to, ponieważ jest to auto z napędem na 4 buty, więc myślę, że to może mieć jakieś duże znaczenie. Może gra będzie to właśnie propsowała, że jak weźmiemy sobie furkę Kena Blocka, to będziemy latali jak on. Też trzeba by było to sprawdzić. Widzicie, punkty bez problemu wpadają, ale no styl już naprawdę jest średniawy, ale robię co mogę, naprawdę. Żeby nie było, że ja tutaj jeżdżę na odpiernicz. Staram się jak mogę, przynajmniej. Mogę wam to przysiąc. Słuchajcie, musiałem z tego miasta wyjechać, bo pogoda to już mi naprawdę nie dawała spokoju. Ciągle padało tam, nie mogłem tej pogody uspokoić. Więc pojechałem na sam szczyt mapy praktycznie. W ogóle ta okolica, w której teraz będziemy jeździli, strasznie przypomina mi obserwatorium z Paybacka. Niemalże identyczna miejscówka. Mam nadzieję, że strefa driftu tutaj będzie równie fajna jak w Paybacku. 300 tysięcy do uzyskania. Mamy 3 okrążenia, więc mniej więcej po 100 tysięcy na okrążenie musimy zdobyć. Jeśli myślimy tutaj o pierwszym miejscu. A, już mi się podoba, że mamy dosyć fajne zakręty.
Ale kurde, nie dość, że miejscowa bardzo podobna do obserwatorium z Paybacka, to jeszcze trasa, nie? Nie no, ta trasa jest znacznie lepsza. Tutaj już tym autem się zupełnie inaczej driftuje. Można się troszeczkę podelektować tym ślizgiem. Wow, kurde, ale ta strzałka mnie zmyliła, myślałem, że kurde, ale przynajmniej macie świadomość, że nie jechałem nigdy na tej trasie, że nie trenowałem tutaj wcześniej. Kurde, tam była strzałka w prawo i mnie troszeczkę to zmyliło, nie sprawdziłem, no bo nie mam jak, nawet mam w tym miejscu mikrofon tutaj położony, nie sprawdziłem mapki dokładnie i zaliczyłem małego faila, ale widzicie? Na tych chorągiewkach mamy strzałkę w prawo i lewo. Ja zauważyłem tylko tą w prawo. Myślałem, że jest zakręt w prawo faktycznie. Ale nie, no tutaj zdecydowanie, nie? Już te drifty wyglądają lepiej. Mam nadzieję tylko, że nas deszcz nie zastanie, bo ja naprawdę odnoszę wrażenie, że z tym deszczem to i chce się nam chwalić co chwilę, nie? Wykrakałem, już pada. Nie mam pytań. Aż żałuję, że nie ma czegoś takiego jak tworzenie własnych wyścigów, jak na Katfordzie, gdzie możemy sobie warunki pogodowe wybrać, czy mają być zmienne, czy mają być stałe. Stanowczo chcę nam tutaj się chwalić, że w końcu są naprawdę brzydkie, bardzo brzydkie warunki pogodowe. Od pięknej pogody po brzydkie. Dobra, wciskamy nitro, bo nam tutaj brakuje kurde 7000. Dobra, mamy to. Z ledwością, ale się udało. Się nam zbugowało, bo nie było żadnego triumfu, niestety. A pytanie mam jedno, triumf nie jest mi potrzebny, ale czy nas nie oszukali na kasie? Nie, dobra, kurde, już się bałem, że kasy nie dostaliśmy, a sporo tutaj można było wygrać, ale nie, dobra, kasa jest, tak więc najważniejsze będzie na jakieś kolejne wozy. Słuchajcie, musiałem się przynieść z tej miejscówki, nie no, naprawdę, ja już nie mogę wytrzymać, jak ten deszcz pada. Takiej depresji człowiek dostaje, jak ciągle widzi deszcz. I stwierdziłem, nie no, pojedziemy sobie do Miami i myślę, że też pomału sobie ten dzisiejszy odcinek możemy zakończyć. Jak widzicie, Nissanik bardzo fajnie spisał się, szczególnie w tej drugiej rundzie zawodów. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, a ja tymczasem będę sobie już pomału przygotowywał albo E30, albo Focusa RS pod drift. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który samochód chcielibyście zobaczyć bardziej. Dopakuję go jak najbardziej tylko się da i zobaczymy wtedy, jak drift będzie wyglądał. Taka ostatnia szansa, żeby te drifty sprawdzić. Tak więc dajcie znać w komentarzach. Oczywiście nie będę driftu pokazywał wam w kolejnym odcinku, aby nie było tak, że każdy odcinek to tylko drift, tylko rozegramy sobie jakieś inne zawody. A gdzieś tam w którymś z kolei, kolejnym materiale będzie właśnie drift. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawiajcie koniecznie łapki w górę. A na teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!